Ta osoba przyjechała tu dziś specjalnie. Oderwała się od swoich obowiązków, żeby tu być dla tej jednej chwili, dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Ta osoba to Krzysztof Antkowiak. Przywitajmy go brawami. Cześć, Krzysztof. Krzysztof dziś dla was i dla księdza Piotra Pawlukiewicza zaśpiewa piosenkę pod tytułem Litania. Oczywiście słowa ksiądz Pawlukiewicz. Muzyka i wykonanie Krzysztof Antkowiak. Kochani, chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie niesamowita chwila. Miałem okazję poznać księdza. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat muzyki, na temat wielu rzeczy i ten tekst no, dla mnie jest cudowny po prostu. Myślę, że dla was też. Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli nad setnikami. Ty zmiłuj się. I Nikodemom, co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli. Pokój dać chcieli. Czy w twoim domu są same mieszkania? Może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy nad tymi, którzy znaleźli Golgotę bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także ty zmiłuj się. Tym, którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany. Ty pokój daj. Pokój daj. Nad tymi, których wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał pan, czy słyszała pani nad wyklętymi? Ty zmiłuj się. Tym, którzy matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach i łzy, i co oddane, to wciąż chcieli dzielić, źle kochającym pokój daj ty. Pokój daj ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom. Ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach. Pokój daj ty. Pokój daj ty.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Ja mówiłem to chyba przed rokiem, że mam talent do, od Pana Boga do instruowania Biblii. Mówiłem to przed rokiem? Wczoraj nie mówiłem tego. Nie, nie, nie. Bo pamiętacie, w Piśmie Świętym jest napisane, to są takie bardzo tajemnicze momenty, że pojawiły się płomyki nad głowami apostołów, jakby płomyki, że Duch Święty, jakby gołębica. I kiedy ja przynosiłem swoje prace plastyczne do oceny, to nauczyciel mówił, jakby dzbanek. Napisałem ten tekst, taki piosenkopodobny, profesjonalista, pan Antkowiak, dołożył do tego genialną muzykę. I ja bym nic nie zmieniał w tym tekście, tylko poza tekstem bym zmienił, że byłaby to litania, myślnik, słowa ksiądz Pawlukiewicz, muzyka pan Antkowiak, myślnik, autobiografia obu. Bardzo dziękujemy. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz głosił Słowo Boże, był z nami. Dziękujemy księdzu panu Krzysztofowi z całego serca. Niech Bóg da błogosławieństwo dla pana Krzysztofa, dla księdza Piotra. Jak kiedyś ten człowiek, który obok mnie stoi tu w sutannie, będzie miał jakiś swój jubileusz czy coś, to będę mógł go przebić tylko Celine Dion. No ale już dziś zaczynam odkładać pieniążki. Bardzo dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo proszę, Przemek.